Słuchajcie, pokażę wam generalnie, jak wygląda Gudowo. To jest wieś, więc nie należy się tutaj spodziewać jakichś ekstrasów. Położona około 5 km od Drawska Pomorskiego. Słuchajcie, tak naprawdę oprócz starej zabudowy tutaj, to jedynym zabytkiem, jaki tutaj w ogóle jest, to jest kościół. I mieści się on od strony tej południowej wsi. Miejscowość, powiem wam, jest mega spokojna. Właściwie największy tutaj hałas to tak naprawdę robią turyści, czy po prostu przejeżdżający nad jezioro. Warto wiedzieć, że tutaj jest całkiem fajne boisko, można sobie pograć w piłkę albo ewentualnie w kosza. Ja często z tego korzystam. Słuchajcie, kluczowym tutaj elementem są na pewno ścieżki rowerowe. Wszystko dla miłośników właściwie takiego aktywnego sposobu odpoczynku. Tam powiem wam, korzystam tutaj z tych atrakcji. Fajnie jest sobie też pójść nad jeziorko, popływać. Ja tutaj dużo biegam, jeżdżę na rowerze. Ścieżki prowadzą aż do Drawska i później się dalej rozchodzą. Generalnie całe to pojezierze jest bardzo dobrze tutaj zorganizowane, jeżeli chodzi o właśnie taką infrastrukturę ścieżek rowerowych. Zaraz wam pokażę, jeszcze tu jest przystań, można sobie fajnie spędzić czas. Są do wynajęcia kajaki, można sobie kajakami, jak wygooglujecie kajaki Gudowo, bez problemu znajdziecie pewnie niejedną tutaj ofertę. Organizują miejsca, gdzie was wyrzucają, płyniecie sobie rzeką. W drugim miejscu was odbierają, później przewożą z powrotem na miejsce, gdzie zostawiliście samochód. Przy wielu ośrodkach oczywiście znajdują się jakieś pomosty, a tu teraz widzicie pomost taki miejski, ogólnodostępny. Każdy może sobie tutaj przyjechać i sobie spokojnie poodpoczywać. Jesteśmy nad jeziorem Lubie. Jestem teraz przy Camper Park Lubie, tutaj resort. Idziemy zobaczyć, jak ten camping tutaj wygląda. Teren tutaj campingu jest dość spory. Jak widać, jakiegoś mega ruchu tutaj nie ma. Ponieważ jest tutaj część hotelowa, więc restauracja znajduje się tutaj za mną w tym hotelowym budynku, więc pewnie jakby ktoś chciał skorzystać, to coś takiego to jest. Jak widzicie, jest wiele miejsc do zaparkowania też samochodem, jakbyście przyjechali przyczepą, ale ja myślę, że równie dobrze tutaj przy miejscu, gdzie byście stanęli z nią, to byłoby też na to miejsce. Mamy też tutaj ładowarkę dla samochodów osobowych. No i idziemy zobaczyć, co jest dalej. Podobno jest wiata, między innymi na grilla jest normalnie pobór wody, zlewnia, wszystko to, co powinno być na terenie campingu. Jak widzicie, parcele są dość spore, jest dużo miejsca. No, różnica kolosalna między tymi campingami, które widzieliśmy razem z wami nad morzem. Pewnie ma to jakieś tam połączenie z tym, że ludzie po prostu lubią nad morze jeździć, no ale tutaj mamy jezioro. I powiem wam szczerze, że mi się tutaj bardziej podoba. Poza tym też są jeszcze dodatkowe tutaj takie atrakcje dla osób, które na przykład mają jakiś sprzęt motorowodny, na przykład skutery czy motorówki. Ponieważ nad tym jeziorem nie ma strefy ciszy i można sobie spokojnie takim sprzętem popływać, zresztą nawet przechodząc koło jeziora, jest to po prostu wszystko
widoczne. Kamping jest, powiem wam szczerze, mega zadbany. Postaram się jeszcze zobaczyć zaraz do sanitariatów. A z ciekawostek powiem wam, że oprócz tego, że można skorzystać ze sprzętu, można sobie zrobić też tutaj patent motorowodny. Więc może jest to idealne miejsce właśnie na wyjechanie i zrobienie czegoś takiego. Zobaczcie, właściwie jak tutaj postawicie, to macie do następnego sąsiada między 10-20 metrów. Warto tutaj przyjechać. Nie wiem oczywiście, jak to jest w sezonie. Powiem tylko tyle, że jeżeli nad morzem najwięcej zapłaciłem 132 zł, to tutaj po przeliczeniu wychodzi mi niestety 150, ale jest zupełnie inny komfort. Z tego, co tam też czytałem w opiniach, zresztą możecie sami też zobaczyć, jest niestety, że tutaj jest, jak się wchodzi do jeziora, jest mnóstwo glonu, ale zaraz to zobaczymy. Słuchajcie, plaża jest taka, jaka widzicie. Nie jest może jakaś mega fajna. Faktycznie przydałoby się coś tutaj zrobić, żeby była bardziej zachęcająca. Natomiast tutaj niedaleko, chyba, nie wiem, z 200-300 metrów jest miejska plaża, na którą można pojechać. Są pomosty. Tutaj na pewno by się pomost przydał. Niestety go nie ma. Tam jest, na wprost jest bardzo fajna też plaża, ponieważ tam właśnie stanęliśmy u znajomych. Jest już taka piaszczysta i jest zupełnie inne wejście. No i wokół jeziora też są jakieś tam dodatkowe plaże. Następny pierwszy kemping PPU Jermark jest niestety, ma bardzo mało opinii, a jedna mówi, że jest niestety drogi, bo bodajże 100 zł za kamper i 50 zł za każdą następną osobę, więc wychodzi to bardzo drogo, ludzie rezygnują. No, patrzcie, właśnie się załapaliśmy. Jak widać, można tutaj popływać. Następny to jest bodajże kemping Taurus. Tam już jest, opinie są bardzo dobre, 4,85. Ja na razie jeszcze tam nie byłem, więc wam nie będę na ten temat nic mówił. Słuchajcie, tak jak czytałem w opiniach, kemping z wielkim potencjałem, zadbany, dużo przestrzeni, ludzie sobie naprawdę chwalą to miejsce. Jest tu naprawdę, naprawdę mega czyste. Mogłem się doliczyć, może inaczej. Nie znalazłem informacji, ile tutaj jest miejsc kempingowych, ale parcelki wyglądają właśnie zaraz jak ten typ. Zobaczcie, zobaczcie. Nie są one może zbyt wielkie. Tak? Ale przez to, że tutaj przyjeżdża tak mało ludzi, to jest mega przestronnie. No i tutaj zobaczymy jeszcze sanitariaty, w jakim są stanie. Fajnie osłonięte. Tutaj widzę moskitierą. Wchodzimy. Światło. Jak widzicie, czysto, fajnie wykończone. Kabiny prysznicowe, prywatne, tutaj można zamknąć sobie, toalety, też czyściutkie, wiecie, nikogo tak naprawdę tutaj nie ma, więc ciężko to nawet zabrudzić. No. Tam u góry, przy ocenie te. Tutaj mamy sanitariaty, jest to pole, tak, sanitariaty, tam u góry jest część hotelowa, czyli do restauracji, nie jest daleko, max 200 metrów, tutaj dodatkowo kuchnia jest, jednak nie, to nie kuchnia, to tylko miejsce do zmywania naczyń. I znalazłem tutaj taki toaleta damska, no i tyle. Tu jeszcze przy wjeździe jest od razu miejsce do zlewania szarej wody. No i można oczywiście też nalać sobie tą wodę. Podpytałem jeszcze tutaj pana. Powiedział mi, że jest około 60 miejsc. A co do opłat jednak za prąd, to one są już liczone. Czyli za naszą dwójkę z psem byśmy zapłacili
130 zł, czyli jak wszędzie. Zbieramy się do domu i będziemy kręcić dalej takie vlogi. Jeżeli Wam się podobało, fajnie, subskrybujcie, oglądajcie i będziemy się widzieć w następnych odcinkach. Do zobaczenia.